Witajcie moi kochani, dzisiaj przychodzę do was, jak widzicie, z kilkoma komiksami, ale zanim do nich przejdę, słowem wstępu, jak wiecie, od dłuższego czasu niczego dla was nie nagrywałam, a to dlatego, że taki jeden 10-minutowy film zajmował mi strasznie dużo czasu. Wy sobie pomyślicie, że 10-minutowy film to pewnie pół godzinki roboty, pół godzinki montażu i gotowe. Niestety tak to różowo nie wygląda. Ja dla każdego takiego filmu musiałam poświęcać jakieś 5-6 godzin mojego wolnego czasu, także zamiast czytać te fajne komiksiki, ja poświęcałam swój własny, prywatny czas, aby wam ponagrywać. I stęskniłam się za wami, stęskniłam się za nagrywaniem, chcę do tego wrócić, ale na samą myśl o tym, że mam usiąść, zacząć się przygotowywać do filmu i mi to zajmie parę godzin, to szczerze odechciewało mi się i dlatego tak długo nie nagrywałam dla was filmów, ale że aż tak bardzo się stęskniłam, tak bardzo mam ochotę znowu zawitać w waszych domach, znowu się z wami podzielić swoimi wrażeniami po lekturze komiksów, że postanowiłam, że będę to robić trochę inaczej niż dotychczas, tak aby to nagrywanie, przygotowanie raczej do nagrywania nie zajmowało mi aż tak dużo czasu, jak to wyglądało do tej pory. Mam nadzieję, że merytoryczna jakość nie spadnie tak bardzo. Postaram się oczywiście jak zwykle nagrać te filmy najlepiej jak tylko potrafię. No ale obawiam się, że może być ciupinkę gorzej niż do tej pory. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie naprawdę bardzo się za wami stęskniłam za nagrywaniem. Chcę nagrywać. Szukałam jakiejś alternatywy tak, abyście wy i ja byli zadowoleni i mogli pooglądać mnie od czasu do czasu. No i przejdźmy może do rzeczy, bo tego wstępu podejrzewam, że i tak niewiele osób słucha. To zapraszam na moje wrażenia z lektury tych oto komiksów. Na początku chciałabym wam poopowiadać o Metrze 2033. Jest to powieść graficzna, komiks, który powstał na podstawie dość, mi się wydaje, że słynnej książki o metrze. Myślę, że każdy do tej pory słyszał, jeśli nie o książce, to o grze. No, jest to tematyka, myślę, że ogólnie znana i jakiś czas temu wyszedł taki oto duży komiks. Ten komiks jest troszeczkę większy niż A4. Niestety cena też jest adekwatna do jego wielkości i grubości, bo tutaj widnieje cena 149 zł, ale spokojnie ten komiks w internetach można dostać dużo taniej. Ja przeczytałam książkę, na podstawie której powstał ten komiks i ciężko mi opowiadać o tym tytule bez porównywania go do książki. I moje porównanie będzie właśnie, moja opinia tego komiksu opiera się właśnie na książce, którą czytałam jakiś czas temu i szczerze mówiąc, ta książka wywarła na mnie takie średnie wrażenie. Niespecjalnie ona mi się spodobała, dość mocno mnie wynudziła, ale uważam, że pomysł na tę historię, na tę książkę Głuchowski miał naprawdę świetny. Wykonanie jest takie se, ale biorąc pod uwagę wiek autora, kiedy pisał tę książkę, no to w sumie całkiem nieźle mu to wyszło. No i ten komiks jest na podstawie tej książki. I komiks zdecydowanie bardziej mi się spodobał niż książka. Przede wszystkim podczas lektury tego komiksu ja się nie nudziłam, a podczas lektury książki no były takie fragmenty, że usypiałam i były fragmenty, gdzie ta książka uważam, że jest świetna. Ja uważam, że Metro książka została napisana w sposób bardzo nierówny. Fragmentarycznie jest bardzo ciekawa, bardzo fajna, ale jest bardzo dużo, bardzo nudnych dla mnie oczywiście fragmentów. A tutaj, w tym komiksie, ja się bawiłam bardzo dobrze.
od razu wracałam do tych przygód Artema. Tutaj głównym bohaterem w tym komiksie jest Artem. I było naprawdę, czytanie tego komiksu dało mi dużo, dużo frajdy, ale może zacznijmy od tego, o czym ten komiks w ogóle jest, bo ja tu gadam, a pokazuję wam jakiś komiks, ale o czym on jest? Wybuchła jakaś wojna atomowa, za bardzo nie wiadomo, o co chodzi, w każdym razie ludzie zeszli do moskiewskiego metra i tam jakoś próbują żyć. Na powierzchni życie jest niemożliwe, na powierzchni pojawili się jacyś czarni, to są jakieś potwory, które zagrażają życiu tych ludzi, no i oni się tam skryli i jakoś sobie żyją. Głównym bohaterem jest tu, jak już mówiłam, Artem, i on wyrusza w pewną podróż po tym moskiewskim metrze. Nic więcej nie chcę wam mówić ani zdradzać. Komiks, jak już mówiłam, moim zdaniem jest znacznie lepszy od książki, ale wydaje mi się, tak sądzę, że on tutaj, ten scenariusz został tak bardzo pochopnie napisany. Jest tu wiele scen, wiele wątków, które ja znam z lektury książki i wiem, o co chodzi, ale obawiam się, że osoba, która nigdy nie czytała książki, może nie do końca zrozumieć, o co chodzi, co autor miał na myśli i dlaczego Artem robi to, co robi. Tutaj na przykład na początku tego komiksu jest taka bardzo istotna, kluczowa scena dla całego tego komiksu. Ona jest naprawdę bardzo ważna i gdybym nie przeczytała książki, to szczerze mówiąc nie wiem, czy bym ją zrozumiała. Bo tam widać, że Artem z kilkoma przyjaciółmi, gdy byli małymi dziećmi, gdzieś idą i coś robią. Ale w tym komiksie zostało to w ten sposób przedstawione, że no ja szczerze mówiąc nie wiem, czy ja bym zrozumiała, gdybym nie znała książki. I jest tutaj więcej takich scen. One są przedstawione w sposób taki bardzo mało szczegółowy, tak na szybko. I osoba, która czytała książkę, na pewno zrozumie, przypomni sobie tę scenę z książki i będzie wiedziała, o co chodzi. Ale czy osoba, która nie czytała książki, czy to zrozumie? No, tego nie wiem. Jeżeli ktoś z was nie czytał książki, a czytał komiks, to ja bardzo chętnie się dowiem, czy ten komiks jest bardzo w sposób zrozumiały nam przedstawiony i czy wszystkie wątki, wszystkie sceny są zrozumiałe. Co do kreski, jak widzicie, no mi osobiście ona się bardzo podoba. Jest szczegółowa, ładna. Ja nie miałam większych problemów z rozróżnieniem bohaterów. Świetnie przedstawia ten świat, jaki wymyślił Głuchowski. Ja jestem zadowolona z tej kreski. Mi się osobiście ona bardzo podoba. Taka mroczna, fajnie oddaje ten klimat. Ponadto komiks ma sporo dodatków. Możemy sobie tutaj poczytać, co mają do powiedzenia na temat tego komiksu inni ludzie, autorzy tego komiksu. I ten komiks przez jakiś czas nie jest, od jakiegoś czasu nie jest już dostępny na Gildii. Ja go sobie kupiłam, będąc w Polsce. W sumie to Rafał mi go gdzieś zamówił. Dałam za niego niecałe 100 zł, także Rafał, dzięki za fajny sklepik z fajnym rabatem. I ja ten komiks będę wysoko oceniać, daję mu mocne 8 na 10, ale weźcie pod uwagę to, że ja go porównuję do książki. I gdybym nie znała książki, gdybym nigdy nie przeczytała tej książki, wydaje mi się, że moja ocena mogłaby być niższa, bo ta historia, ona jest dobra, ale to nie jest nic powalającego. Takie jest moje subiektywne zdanie. Fajnie się to czyta, przyjemnie się to czyta, ale ta historia nie powala na kolana. Ona jest taka, no, w porządku. Fajna, dobrze się czyta, dobrze się przy tym komiksie spędza czas, ale to nie jest nic rewelacyjnego, to nie jest żadna perełka, to nie jest
nic, co koniecznie trzeba mieć na swojej półce. Ja kupiłam, bo byłam po prostu bardzo ciekawa, bo przeczytałam książkę. No i po prostu chciałam ten komiks mieć. Ja osobiście komiks polecam, w szczególności osobom, które znają tę historię, które grały w grę, czytały książkę, no i chcą sobie przeczytać o metrze jeszcze komiks. Z mojej strony kciuk w górę. Torgal. Jest to taki dodatkowy album autorstwa Robina Rechta. Ten komiks nie należy do tej serii, którą znamy, która wychodzi już od wielu, wielu lat. To jest taki dodatkowy komiks. Tutaj jest ładnie napisane, że w ramach kolekcji Torgal Saga ukazują się dzieła utalentowanych autorów, których wydawnictwo Lombard poprosiło o wykreowanie przygód wzbogacających wielką sagę o słynnym Wikingu. I ten komiks już jakiś czas temu pojawił się w sprzedaży, ale w miękkiej okładce, teraz jakoś niedawno się pojawił w twardej, więc ja chciałam mieć ten komiks w twardej, więc go sobie kupiłam. W twardej na okładce jest 65, ale spokojnie na gildii jest z 35% zniżką. I szczerze mówiąc, miałam dość duże obawy co do tego komiksu, bo jest to komiks napisany przez fana dla fanów, ale no uważałam, że to będzie bardzo, bardzo słaby komiks, poniżej średniej, z ładnymi rysunkami, które bardzo przypominają tak na pierwszy rzut oka kreskę Rosińskiego, ale myślałam, że fabularnie to będzie straszna słabizna i będę się przy lekturze kiepsko bawić. A ja go dzisiaj skończyłam czytać i to jest całkiem przyjemna, leciutka, fajna historyjka. To nie jest nic takiego wybitnego, to nie jest komiks, który powala na kolana, który się czyta z nie wiadomo jakimi wypiekami na twarzy. To jest taka historyjka, wracamy do świata Torgala, może taki mikro spoiler. Tutaj Torgal cofa się w czasie i mamy tu pewną przygodę, jest pewna scena, którą znamy z głównej serii i tam coś się dzieje, nie będę wam nic więcej zdradzać. Przyjemnie mi się to czytało, dobrze się bawiłam, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że przy tym komiksie fajnie się bawiłam, dobrze się bawiłam, ale to nie jest ten stary Torgal, to nawet nie są te starsze Torgale. To jest taka historyjka, którą sobie można przeczytać, dobrze spędzić czas, dobrze się bawić, ale podejrzewam, że ja dość szybko zapomnę, o czym ten Torgal był, ale i tak kupię kolejny tom. Co do kreski, jak widzicie, ona dość mocno jest inspirowana Rosińskim. Autor bardzo starał się rysować tak jak Rosiński, no ale nie do końca mu to wyszło. Niektóre kadry są naprawdę bardzo ładne, choćby tutaj ten widoczek. Jak jest ciemno, to jak nie widać dobrze twarzy bohaterów, ładnie to wygląda, ale gdy twarz bohatera jest już widoczna, to autorowi no, czasami nie wychodzi. Te twarze są takie sobie, mówiąc delikatnie. One nie do końca mi wszystkie się podobają. Widać, że autor próbuje. Bardzo usilnie stara się rysować tak jak Rosiński, ale dosyć średnio mu to wychodzi. Przyjemnie się na to patrzy, no ale to nie jest Rosiński. To jest taka podróba Rosińskiego, która próbuje być tak dobra jak on. Czasami można by się nabrać, być może to Rosiński, ale jak się lepiej przyjrzymy, to już widzimy, że ktoś tylko go naśladuje. Podsumowując, ja jestem z tego komiksu zadowolona. Jest lepszy niż się spodziewałam. Nie jest to nic nadzwyczajnego, ale bardzo przyjemna opowiastka. Fajnie było wrócić do tych
bohaterów, znowu ich zobaczyć. Co prawda ich twarze były takie trochę nie do końca takie, jakie je znamy, ale przyjemnie mi się to czytało. Jestem zadowolona z zakupu i na pewno będę kontynuować tę sagę. Myślę, że ten komik zasługuje na takie słabiutką siódemkę, bardzo mocną szóstkę, szóstkę z plusem. I taka jest moja jego ocena. Jeżeli jesteście fanem Torgala, lubicie to uniwersum, myślę, że można sobie kupić ten komiks. Powinniście miło przy nim spędzić czas. Zdecydowanie nie polecam osobom, które nie znają tego uniwersum, nie wiedzą za bardzo, kim jest Torgal i o co chodzi w tej całej historii. To jest zdecydowanie dla fanów Torgala, od fanów Torgala. I ja daję temu komiksowi kciuka w górę. RIP, Achmed we właściwym miejscu o niewłaściwej porze. Jest to trzeci tom, dwa pozostałe przeczytałam już jakiś czas temu i szczerze mówiąc dosyć mocno obawiałam się, czy ten komiks będzie tak dobry jak tom pierwszy. Bo przy tomie pierwszym bawiłam się bardzo dobrze, wręcz rewelacyjnie, ale drugi mnie dość mocno zawiódł. Dlaczego? Bo pierwszy i drugi dom to jest właściwie ta sama historia, ale opowiedziana z perspektywy dwóch różnych osób. W pierwszym tomie jedna osoba jest narratorem i głównym bohaterem i w drugim tomie jest inna osoba, ale opowiada dokładnie tę samą historię, która niewiele nowego wnosi. I bałam się, że tutaj w tym trzecim tomie będzie powtórka z rozrywki, tylko że zobaczymy tę całą historię z perspektywy Achmeda. I na szczęście moje obawy się nie ziściły. Ten komiks czytało mi się bardzo dobrze. Świetnie się przy nim bawiłam. Świetnie spędziłam czas. Tutaj Achmed to jest, jeżeli znacie pierwszy tom, to jest ten taki nowy nabytek, nowy facet, który przyszedł do pracy. Bo o czym w ogóle ten komiks jest? Tutaj głównymi bohaterami są ludzie, którzy zajmują się sprzątaniem. Sprzątają miejsca, w których ktoś umarł. Ciało już zostało zabrane, ale oni przychodzą i wynoszą meble, sprzątają, doprowadzają miejsce śmierci jakiejś osoby do porządku. I tutaj nie będę wam zdradzać, co się dokładnie wydarza, nie będę spoilerować, ale pierwszy tom niesamowicie mi się spodobał. Drugi jest dobry, ale nie tak dobry jak pierwszy, dość mocno mnie zawiódł. A trzeci pokazuje tę historię z kompletnie innej perspektywy, bardzo dużo wnosi do całej tej historii i czytało mi się go świetnie. Bardzo się cieszę, że ta historia się rozwija i dochodzi dużo nowych, fajnych, ciekawych wątków. Jak widzicie, kreska jest moim zdaniem ładna. Ja z przyjemnością na nią patrzyłam. Mi się taka kreska bardzo podoba. Jest wystarczająco szczegółowa. Ma przyjemne dla oka barwy. Mi ona osobiście bardzo przypadła do gustu i bardzo mi się podoba. Komiks na szczęście mnie nie zawiódł. Bardzo się cieszę, że jest dobry i z pewnością kupię kolejne tomy, bo tych tomów ma być 6. Tak, 6 to jest tom trzeci, także jeszcze te 3 przed nami. No i ja z pewnością je kupię i będę je czytać z przyjemnością, przynajmniej mam taką nadzieję. Ten komiks kosztuje 69,90 na okładce, ale oczywiście kupujemy takie komiksy ze zniżką. Ja wam całą serię RIP bardzo serdecznie polecam, jeżeli lubicie takie dosyć mroczne i nieprzyjemne tematy. Z mojej strony kciuk w górę, daję temu komiksowe bardzo mocne 7/10. Jack z baśni, księga pierwsza, opowieść ze świata baśni. Nie wiem jak wy, ale ja baśnie
uwielbiam, mam 20 parę wszystkich tomów. Pamiętam, że jakie kilka lat temu czytałam, to czytałam je z wypiekami na twarzy. Bardzo, bardzo lubię tę serię. I gdy zobaczyłam w zapowiedziach ten tytuł, byłam mocno podekscytowana. Nie mogłam się doczekać, aż sięgnę po ten tytuł, aż znowu zacznę czytać o bohaterach, o baśniowcach, znowu będę mogła poznawać przygody tych bohaterów, znowu ich zobaczę, znowu będę mogła przeżywać ich przygody i razem z nimi świetnie spędzać czas. Ale bardzo się bałam, że to jest skok na kasę, że ten komiks jest taki se, że nie będę się przy nim świetnie bawić, że mnie zawiedzie, że będzie nudny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I całe szczęście, moje obawy były bezpodstawne, bo bawiłam się przy tym komiksie rewelacyjnie. Mówię wam, miałam niesamowitą przyjemność wrócić do tego świata, do świata baśniowców, poznać kilku nowych bohaterów, znowu zobaczyć Jacka, tego rozwydrzonego samoluba, który jest niesamowitym narcyzem, i uczestniczyć razem z nim w jego przygodach. Bawiłam się rewelacyjnie, ten komiks mnie nie zawiódł, trzyma poziom, jest może nie tak samo dobry jak baśnie, jak główna seria, ale dorównuje im jej i bardzo się cieszę, że ten komiks wyszedł i już nie mogę się doczekać drugiego, kolejnego tomu. I czy warto po ten komiks sięgnąć, jeżeli czytało się baśnie, jeżeli baśnie wam się podobały? Myślę, że jak najbardziej, ten komiks nie powinien was zawieść. Myślę, że będziecie się bawić równie dobrze jak ja. Ale jeżeli ktoś z was nie czytał baśni, nie zna tego uniwersum, za bardzo nie wie, o co chodzi, to ten komiks, no niby można czytać bez znajomości głównej serii. Niby znajomość głównej serii nie jest potrzebna, ale ja zdecydowanie nie polecam sięgać po ten komiks bez znajomości głównej serii, bo tu występują bohaterowie, których znamy z baśni. Są pewne sceny, pewne wątki, które nawiązują do tej głównej baśni. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, no to po prostu może nie bawić się tak dobrze, jak powinien. Jak widzicie, kreska jest taka jak w baśniach. Fajna, ja ją bardzo lubię. Komiks ma także dodatki, tu są szkice. Świetna sprawa, ja się bardzo, bardzo cieszę, że ten komiks jest dobry, że mnie nie zawiódł, że się go świetnie czyta i lubiłeś baśnie, czytałeś baśnie z przyjemnością, no to nie masz się nad czym zastanawiać, ten komiks nie powinien cię zawieść. Na okładce ma niecałe 120, ale spokojnie można go dostać znacznie taniej. Ja mu daję mocne i zasłużone 8 na 10 i serdecznie ten komiks polecam. I moi kochani, ostatni tytuł dzisiaj, chyba najlepszy, Balelada dla Sophie. Komiks moim zdaniem najlepszy z tych wszystkich, które wam dzisiaj zaprezentowałam. To jest bardzo mocne, 9 na 10. Jest to tytuł, który na pewno trafi do topki najlepszych komiksów, jakie miałam przyjemność przeczytać w 2023. O co w tym komiksie chodzi? Pewna młoda dziewczyna, dziennikarka, przychodzi do pewnego mężczyzny, bardzo sławnego muzyka, aby przeprowadzić z nim wywiad. Oczywiście mężczyzna nie zgadza się na ten wywiad, nie chce go udzielać, ale dziennikarka jest uparta, nie daje za wygraną, no i ten muzyk pozwala jej ze sobą porozmawiać przez 10 minut i ma spadać. No i te 10 minut trwa cały ten komiks. I
co mnie tak w tym komiksie urzekło, te historie, ta historia tego muzyka, to jest niby taka zwyczajna historia. Ten mężczyzna ma przygody, perypetie życiowe, takie jak każdy z nas może mieć, mógł mieć. One w sumie niczym szczególnym się nie wyróżniają. Od facet, który ma talent i uczy się grać, matka, która go zachęca do tego, aby jak najwięcej ćwiczyć. Mężczyzna ma, nazwijmy to, przygody takie zwyczajne, normalne, takie, które każdemu z nas mogłyby się przydarzyć. Ta historia jest bardzo wiarygodna. To wszystko, co się tu wydarzyło, mogłoby bardzo prawdopodobne, że wydarzyło się. Może nie dokładnie tak, jak w tym komiksie jest to napisane, ale byłabym skłonna uwierzyć, że ktoś taki istniał naprawdę. Że jest to historia, może nie w 100%, ale częściowo oparta na faktach. I ten człowiek naprawdę istniał. Ten komiks ukazuje takie normalne, zwykłe ludzkie zachowania. To, w jaki sposób potrafimy się zachować, gdy coś nam się przydarzy, gdy poznajemy różnych ludzi i w jaki sposób moglibyśmy się w późniejszym czasie do nich odnosić, w jaki sposób zachowuje się matka wobec swojego syna, jak się zachowuje chłopiec w stosunku do ojca i tak dalej, i tak dalej. W tym komiksie jest po prostu ukazane prawdziwe życie. Ukazuje nam, jaki człowiek jest, jaki potrafi być, jacy my potrafimy być. Czasami jesteśmy dobrzy, czasami jesteśmy źli, czasami się wydaje, że jesteśmy dobrzy, ale tak naprawdę jesteśmy źli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten komiks przekazuje nam bardzo wartościowe rzeczy, takie, nad którymi warto przez chwilę usiąść, podumać. To są rzeczy, które na długo zapadają w naszej pamięci. Myślę, że każdy, kto sięgnie po ten komiks, zapamięta go na długo, po jego zamknięciu będzie musiał przez chwilę jeszcze posiedzieć w fotelu i zastanowić się nad tym, co właśnie przeczytał. Stwierdzi, że no, dokładnie tak nasze życie wygląda, że ten komiks po prostu jest wycinkiem normalnego, prawdziwego życia, ale potrafi to swoją historię nam w ten sposób opowiedzieć, że my czasami otwieramy szeroko usta, łapiemy się za głowę i no takie jest życie. Ten komiks ma pewne wartości, ale nie chcę wam za dużo o nich zdradzać, tak żebyście sami wyciągnęli wnioski, gdy sięgniecie po ten komiks. Nie chcę wam dużo zdradzać, o czym on jest. I tak już wam bardzo dużo powiedziałam, mimo że tylko kilka pierwszych stron. Jest to komiks obyczajowy, bardzo dobry, moim zdaniem, zarąbisty, bardzo mocny, 9 na 10. Jest to perełka tego roku. Ja jestem bardzo zadowolona, że sięgnęłam po ten tytuł i go wam bardzo, bardzo serdecznie polecam. On na okładce ma niestety dość wysoką cenę, 150, ale wiadomo, my sobie kupujemy książki z rabacikami. Co najmniej minus 30% można go dostać. Moi kochani, komiks rewelacyjny, przepięknie zilustrowany. Autor rewelacyjnie potrafi oddać emocje na twarzach bohaterów. Bo tutaj najważniejsi w tym komiksie są ludzie, ich emocje i autorzy no rewelacyjnie potrafią, autor, bo to jeden mężczyzna to narysował, w fenomenalny sposób oddaje emocje na twarzach. Przepięknie potrafi te twarze rysować. I ta kreska mi się bardzo podoba. Mimo, że tu jest dużo takich rysunków, że na tle, no w sumie, no coś tu czerwonego jest. Tak naprawdę go tła nie ma, ale mimika tego mężczyzny tutaj. To jest majstersztyk. Kreska jest moim zdaniem zarąbista.
ten komiks można po prostu tylko przeglądać i ja go teraz właśnie z wami przeglądam. To jest piękna kreska. Ja bardzo osobiście bardzo, bardzo lubię, gdy właśnie bohaterowie są bardzo czytelnie nam przedstawieni i doskonale wiemy, co autor chciał nam przekazać, rysując taką twarz. Komiks, moim osobistym zdaniem, trzeba koniecznie sobie kupić. Jest to pozycja obowiązkowa i ja bardzo, bardzo serdecznie wam ten tytuł polecam. No musicie sobie kupić, albo w bibliotece go poszukajcie, pożyczcie od kogoś, przeczytajcie. Naprawdę warto, wręcz koniecznie trzeba go sobie kupić i przeczytać. Moi kochani, to już wszystko. Mam nadzieję, że film nie jest najgorszej jakości merytorycznej. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście swój cenny czas. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że go razem spędziliśmy. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka!